I mamy naszego lidera łódzkiego, Michała Kubisiaka. Witam cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, Michał będzie prelegentem na najbliższym maraton WIWN, który jest w niedzielę 29 maja, gdzie skupiamy prawie 800 osób. Prawie 800 osób już jest na, no bo mamy 750 już zakontraktowanych biletów, czyli prawie 800, myślę powiedzieć, że będzie 800 osób na konferencji corocznej Maraton WIWN, gdzie co 30 minut nowy prelegent wchodzi na scenę i opowiada o sposobach inwestowania w nieruchomości. Michał, o czym ty będziesz mówił jednym słowem? Mity inwestowania w nieruchomości, taką prelekcję sobie wybrałem i o nich chciałem opowiedzieć na przestrzeni moich doświadczeń, które... Mity. To jest całkiem niezłe, dlatego że no my inwestując cały czas spotykamy się z różnego rodzaju teoriami oraz ze strachami, które są z tyłu i te strachy blokują możliwości inwestowania, możliwości inwestycyjne ze względu na to, że mamy duże problemy. No zobaczymy, co Michał nam ciekawego powie, ale ja z Michałem się dzisiaj spotkałem dosłownie na 10 minut, bo tak jak poprzedni moi prelegenci w poprzednich filmach, chciałbym zadać Michałowi dosłownie 10 szybkich pytań i uzyskać 10 szybkich odpowiedzi. Michał, czy jesteś gotowy? No, próbujemy. Dobrze. Najtrudniejszy flip, jaki miałeś możliwość zrobić? No to pierwszy, to na pewno był najtrudniejszy. Przewinęło mi się na remoncie 20 chyba 5 osób z jednej ekipy remontowej, jak się potem po fakcie okazało. No i zostali na koniec wywaleni i połowę pieniędzy musieli oddać. Oczywiście na koniec wszystko dobrze się skończyło, natomiast no, ogromna ilość nauczek, chyba dwa zalania. No ta ekipa po prostu z... Które to było z kolei mieszkanie? Pierwsze, to było pierwsze. I nie zniechęciłeś się? Zniechęciłem się do remontów i sobie postanowiliśmy z żoną, że więcej remontów nie robimy. No ale zaraz zrobiliśmy drugi, już taki prostszy, bo na rynku pierwotnym, no i to gdzieś tak podbudowało nas, że jednak może nie warto z tego rezygnować i brnąć w to. Ile flipów do tej pory zrobiłeś? Zrobiliście? Zakupionych, tak powiedzmy, że zakupionych ponad 30 już będzie. Sprzedanych no ponad 20, tak mniej więcej powinno być i około 60 dostarczyłem innym inwestorom. Michał będzie na maratonie, będzie na networkingu. Będziesz na networkingu w sobotę wieczorem? No będę chciał być. Bardzo dobrze. Jeżeli będziesz chciał pogadać o tym, jak inwestować, kiedy jesteś nowym, początkującym, to jest to najlepszy sposób, żeby poznać takich ludzi jak Michał, poznać Michała i dopytać, bo być może ty też masz jakieś problemy, obiekcje. Dobra, jesteśmy przy remoncie, a moje ulubione pytanie, jeśli chodzi o remont, to jak robisz remont i remontujesz łazienkę albo wykańczysz łazienkę, to dajesz prysznic czy wannę? No tu chyba nie będę oryginalny, słyszałem odpowiedzi poprzednich osób. Jeżeli nie ma możliwości wanny, to nie daję takiej małej, tylko prysznic. Walk-in staram się dawać. Natomiast jeżeli jest możliwość, no to daję faktycznie tą wannę z parawanem, z tym natryskiem i to myślę tak jest po środku. Bo zazwyczaj właśnie jak pytamy klientów, jak dawaliśmy wannę, to klienci mówili, szkoda, że nie prysznic. Jak dawaliśmy prysznic, to mówili, szkoda, że nie wanna. I to jest trochę jak z wymianą tych kaloryferów, też ostatnio było pytanie. Czy wymieniać kaloryfery w starym budownictwie, czy zostawiać to, co jest. I połowa osób doceni, że zostawiliśmy i połowa osób nie doceni, że zostawiliśmy. Także nie stresowałbym się, odpowiedział na to pytanie, po prostu zrobił to, co możemy zrobić i po prostu sprzedał. Odpowiedź bardzo zbieżna z tym, jak ja uważam, więc bardzo się cieszę. A największy zysk na flipie? Koło 115 tysięcy. A wolisz pierwotny czy wtórny? No i tu jest ciekawie i tu jest ciekawie. Fajny jest ten pierwotny, no bo robimy już takie premium, możemy sobie trochę poszaleć i finalny odbiorca to doceni. Natomiast teraz troszeczkę się rynek zmienił, mam parę w portfelu mieszkań z rynku wtórnego, no i zaraz ruszymy ze sprzedażą, zobaczymy, jak to będzie, natomiast nie jestem wybredny. No dobrze, ale z jednej strony powiedziałeś 30 flipów, chociaż tak ponad 20 sprzedanych, to trochę tych remontów robisz, nie boisz się teraz w trudnych, ciężkich czasach inwestować w nieruchomości? Nie. Nie, dlaczego, jak to jest, dlaczego się nie boisz? No to trochę jest tak, że zawsze będą mówić, że jakby to już jest za późno, że już nie ma sensu, a ci, którzy do tej pory zawsze robili swoje i nie patrzyli, to wychodzili na tyle. Ale mamy wojny, mamy wysokie stopy procentowe, mamy drogie kredyty, no i nie boisz się, że to ceny zostaną skorygowane albo że spadną? Znaczy musimy być zawsze na bieżąco i musimy mieć rękę na pulcie, to jest oczywiste, reagować. Teraz zauważyliśmy, że na tych dużych metrażach, a ich trochę wyprodukowaliśmy, zainteresowanie spadło. Czy to w związku z brakiem teraz możliwości wzięcia kredytu, czy że te raty podrożały, ci klienci gotówkowi troszeczkę się wycofali, ale od wczoraj tam, gdzie się rozmawiałem z naszym kolegą i mówi, że już trochę wraca zainteresowanie i zobaczymy, nie? Zainwestowaliśmy w duże metraże, bo tam duży potencjał był jeszcze taki niezagospodarowany,
Natomiast teraz troszeczkę ten trend jakby się może odwraca, a może zaraz wrócimy znowu do tego samego. Więc mam w portfelu swoim i małe metraże, tam 30 metrów na wtórnym, właśnie dokonuję sprzedaży, i 70-metrowe mieszkania. Bardzo dobrze. Ja na maratonie będę miał też wystąpienie, będę mówił o tym, jak się inwestuje w czasach kryzysu, o teoriach, o tym, czy to prawda, że ceny spadną, o tym, czy że przyjdzie kryzys, czy że mamy w ogóle kryzys. O tym będę się starał się mówić, ale też będę chciał nakreślić pewną wizję, żebyś sam mógł określić, czy jest prawdopodobne to, że ceny spadną, czy nie spadną. Jest trochę tutaj historii z tym związanych, jest trochę scenariuszy. Mam nadzieję, że będzie dobrze się słuchać, ale powracamy do Michała. Michał, okej, więc kolejne pytanie. Inwestujesz sam, czy masz zespół ludzi? Jak to u Ciebie jest z tym? Przez długi okres czasu no gdzieś tam sam robiłem wszystko, znaczy sam. Ja od A do Z zajmowałem się inwestycją i zazwyczaj miałem jakiegoś wspólnika kapitałowego, który wykładał pieniądze na tą jedną nieruchomość, i tak zazwyczaj było. I ostatnio z Robertem Jarczyńskim zawiązaliśmy spółkę, pozyskaliśmy taki już większy kapitał i działamy tak naprawdę już praktycznie na wyłączność, że tak powiem. Czyli mamy kapitał jeden, nie od kilku inwestorów, tylko od jednego, i działamy. Jaki jest Twój cel w takim razie? Co chcecie zrobić? Mówisz, że jeszcze Robert Cię wspiera, że działacie razem, czyli macie w planach jakieś konkretne, nie wiem, liczby, cele? Tak, przy założeniu spółki, już tak trochę to jest popularne, założyliśmy sobie 20 flipów w 12 miesięcy. O, to wspaniale, to taki challenge 20, który ja też gdzieś tam promuję, to jest bardzo dobre wyzwanie, bo to jest zysk minimum 600 tysięcy złotych rocznie. No nam wyszło milion, się podzielić, że nawet jak milion. Zrobimy to, co mamy zrobić, to będzie milion złotych. No bo zysku. Jakby ja szacuję tu przy założeniu 30 tysięcy zysku na flipie, jak policzysz 50, to masz milion, nie? No tak, tak. 50, ale to jest dobre, bo chodzi o to, że jak jesteś w nieruchomościach, że jak żyjesz tymi nieruchomościami, to nie przerażają Cię takie rzeczy jak wojna na Ukrainie, pandemia czy wysokie stopy procentowe, tylko czujesz to i widzisz, dostrzegasz szansę, idziesz w tym kierunku, i na maratonie będą takie osoby, które będą opowiadać o tym, jakie jest ich zdanie, po to, żebyś Ty również mógł ocenić, gdzie jesteśmy gospodarczo na świecie, jak sytuacja z tymi mieszkaniami wygląda, czy iść w tą stronę, czy nie. Czy działać, na jakiej podstawie, po to, żeby potem mieć gdzieś tam z tyłu głowy, ok, idziemy, rozwijamy się, czy nie, czy poddajemy, czy wycofujemy się. Kolejne pytanie do Michała. Jakie są Twoje marzenia, takie, które jeszcze są niezrealizowane, a będziesz realizował? Takie niezwiązane z nieruchomościami. Albo pośrednio związane, bo być może częściowo jest to związane. Znaczy, z takich nieruchomościowych to ostatnio troszeczkę taki może cel, marzenie. Zainspirował mnie wspólnik, żeby w 5 lat 30 nieruchomości na wynajem. O. Tak. I mamy już konkretny plan na to, jak to zrealizować, to i myślę, że się uda. Wystarczy 2-3 kamienice. Super, ciekawie. Powiększamy kapitał, potem lokujemy go w nieruchomości. 30 mieszkań, po 1000 niech zostanie, 3 dychy przepływu pasywnego. Dokładnie. Co miesiąc, to jest bardzo ciekawe założenie. To bardzo dobrze, że w tym kierunku idziemy. Z takich niebiznesowych, no to chciałbym dom wybudować albo zamieszkać w takim, wiesz, mieć własny ogród z rodziną po prostu, żeby móc spędzać taki czas. To popularne. Dom, drzewo, a syn już jest? Jest. No, syn już jest, to jeszcze tylko dwa. Córka i syn nawet. Córka i syn to już w ogóle. Także mamy pełen pakiet, chcielibyśmy właśnie takie trochę swoją oazę zbudować. No i tak sobie to wymarzę. Uzupełniacie się w inwestycjach z żoną, czy jak to jest? Moim pierwszym wspólnikiem była Gosia, jest architektem. Natomiast teraz z racji właśnie urodzenia syna, no to ma urlop i się wspieramy gdzieś tam trochę innymi siłami, ale docelowo chcemy wrócić jakby do działania razem i się wspierać. Jakaś Twoja taka maksyma życiowa, jakieś założenie takie, które pomaga Ci odnaleźć się w rzeczywistości i działać jeszcze bardziej efektywnie? Jest tego trochę. Ja uwielbiam Twoje cytaty. Tak, że sukces zależy od podchodzenia. To jest dobre. Tak, taki standardowy. Żeby mnożyć, trzeba umieć dzielić, to też jest mój taki bardzo ulubiony. Ale trzeba ten pierwszy wyjaśnić. Czy wyjaśnić? No myślę, że kto ma więcej. Im więcej pochodzisz, tym większa szansa, że coś znajdziesz i zarobisz. A drugi powtórz? Żeby mnożyć, trzeba umieć dzielić. Trzeba umieć dzielić. No i to trochę otwiera tak umysł na to, że no bo ja tak trochę się zakotwiczyłem, że wszystko sam samemu, najwięcej zarobię i tak dalej. No a tu wychodzi, że jak się troszeczkę jakby posiłkujemy zewnętrznymi siłami, czy pracownikiem, czy wspólnikiem, no to możemy jeszcze więcej zrobić. I to daje takiego kopa w działaniu, w możliwościach i tak dalej. Nie? Dzisiaj fajnie wyczytałem, że jak masz w życiu cały czas pod górkę, to na górze będą bardzo fajne widoki. No, zgadzam się.
Chociaż takich cytatów jest jeszcze więcej. No, jeżeli byś się miał gdzieś poddać w połowie swojej ścieżki, to przypomnij sobie, jakie założenia miałeś i czym się kierowałeś, gdy zakładałeś tą trasę i co cię czeka na końcu. To jest bardzo, bardzo istotne. Tak, ja myślę, że warto pracować nad taką wizją, co my chcemy osiągnąć i po drodze może ją nawet modyfikować, bo czasami wychodzi, że nasze oryginalne założenie było gdzieś tam może na tyle nieprecyzyjne, że osiągniemy sukces, ale trochę ten skutek będzie odwrotny, nie? I nie warto się poddawać, warto się nie poddawać, brnąć do przodu i gdzieś tam te właśnie budować swoje siły. Dziękuję serdecznie, minęło nasze 10 minut. Ja przypominam, 29 maja spotykamy się na wykładach cały dzień, maraton, co 30 minut nowy prelegent. 28 o 21 na Widzewie, na stadionie mamy kolację wspólną i networking, 150 osób ma być. Więc zastanów się, gdzie jesteś w ten weekend, czy nie powinieneś być z nami, czy nie powinieneś uczyć się od nas, od takich osób, motywować, działać, iść do przodu. Zapraszamy Cię serdecznie na maraton. Bilety do nabycia w sklepie Rentiera, www.skleprentiera.pl. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Dziękujemy.